Siemaneczko, z tej strony Maciej i Kamil. Witamy Was w kolejnej części testów. Tym razem ta wodnica Milwaukee M18. Jak widzicie, aura nam się poprawia na bardziej zimową. Znajdujemy się w stodole, gdzie pokażemy, zaprezentujemy mniej więcej, jak działa to urządzenie. Także teraz będzie taki bardziej praktyczny test. Prezentację mogliście zobaczyć na naszym kanale, jednym z wcześniejszych filmów, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo zapraszam. Kamil tutaj zaprezentuje Wam dzisiaj możliwości napełniania smarownicy, żeby ją później użytkować. Byliście tego bardzo ciekawi, dlatego chcemy Wam to dzisiaj zademonstrować i opowiedzieć tutaj o stronach takich praktycznych podczas użytkowania. Tutaj też mamy smar. Zwykły, już wiemy z komentarzy, że nie polecacie takiego zwykłego, najzwyklejszego smaru, także następnym razem będziemy kupować coś lepszego. I co? Przechodzimy do omówienia pracy tego urządzenia. Jeszcze Wam chciałem pokazać ten pasek. Kamil, weź ubierz i to zaprezentuj, jak można fajnie z tym współpracować, bo właśnie mówiłem Wam, że ten pasek fajną rolę pełni. Zobaczcie, rękojeść, wszystko jest fajnie pod ręką, czyli może Kamil sobie podejść tu do tej przykładowo smarownicy i za pomocą przycisku w prawej ręce może przechodzić do smarowania danej maszyny. Także pasek jest regulowany, no i tak to fajnie wygląda pod ręką. Jest to ergonomiczne? Spokojnie, no wygodne, nie? Nawet jak trzeba coś wytrzeć szmatką czy coś, to można to puścić i no właśnie, i nam nie spadnie. Nic nie spadnie. Dobrze, teraz przechodzimy do pokazania, jak się napełnia te kartusze i tak dalej. Także trzy są możliwości napełniania. Jeden ze sposobów, którego nie pokażemy, to jest napełnianie smarownicy z zewnętrznego źródła. Czyli tutaj macie otworek, który odkręcacie i za pomocą zewnętrznego przewodu możecie napełnić cały zbiorniczek i po prostu macie to napełnione z zewnętrznego źródła. Tego nie będziemy pokazywać, bo nie mamy możliwości tego pokazania, także zostały nam jeszcze dwie możliwości. Pierwszy sposób mamy omówiony, drugim sposobem jest napełnianie tawotnicy za pomocą gotowego naboju, czy inaczej mówiąc kartusza ze smarem. Kamil tutaj Wam zaprezentuje właśnie drugi ze sposobów, także musicie najpierw odciągnąć, nie? Bo teraz jest sprężyna w środku, która napiera cały czas na ten smar, żeby się w środku nie zapowietrzało ani nic, nie? Teraz jakbyśmy odkręcili ten zbiornik, to nam cały smar wypchnie tam, nie? Dlatego teraz trzeba odciągnąć i dać tu na bok. I teraz jest zablokowany i zwolniony, nie? Możemy bezpiecznie to powinniśmy teraz odkręcić i ciśnienia tam w środku nie powinno być. Także to jest Kamila urządzenie, które bardzo chciał kupić, dlatego on tutaj jest specjalistą w tym temacie. Także tak to wygląda w środku. Teraz Kamil urządzenie daj mi to do ręki i weź ten smar, po prostu wyciśnij. No i tu mamy, nie, zabezpieczone, żeby to było widać. No właśnie, tu jest taki otworek fasolkowaty. No bo ona była napełniona, nie? Ona nie ten. Zobaczcie, jak fajnie zassało. Dobra, Kamil, tak ten, no. Weź to wyciągnij. Teraz, jeżeli chodzi o nabijanie tego kartusza, pokaż. No to też, nie? Odciągamy. Odciągacie to całkowicie? Pokaż w środku. Macie wolne tłoczysko. Po prostu zademonstruj, jak to miałoby wyglądać. Nie wkładaj tego, bo wiadomo. No co, odpinamy to. No cały ten dekiel, nie? Wtedy tak, ściągamy. Ale pokaż, wiesz, jakbyś to wsadził. Najpierw tam odkręcasz, nie? No to jest bez znaczenia moim zdaniem, którą stroną. No tak, no wiemy, o co chodzi, tylko. No i tą tubę po prostu, no zademonstruj. Wsadzasz tam, nie? Dobra, no i wszystko wiedzą. Także tutaj na końcu wyciągają. No i to, nie? No moim zdaniem no, nie ma żadnej strzałki, nie? Czy to będzie tak przodem, czy tak, no to nie ma znaczenia. Także nie ma żadnego znaczenia i potem co byś zrobił? Puszczasz po prostu. No najpierw potem trzeba wkręcić i potem zwolnić blokadę, nie? No i odpowietrzyć na tym smarownicę, nie? To odpowietrzenie pokażemy później. Teraz omówiliśmy drugi sposób, także jest to całkiem proste.
I teraz przejdziemy do najtańszego i najlepszego sposobu, z tego względu najtańszego, bo smar w takim wiadrze będzie zawsze tańszy jak w takich tubkach. Teraz Kamil Wam zaprezentuje, jak wygląda ten trzeci sposób. Czyli tak samo musicie... No, teraz spuszczamy, nie? Spuszczamy to, żeby to tłoczysko doszło do tego, żebyśmy mogli zaciągać praktycznie smar, no smar bez powietrza, nie? I no nie, no moim zdaniem to można zrobić tak, że zaciągamy i automatycznie wprowadzamy delikatnie tą tubę do wiaderka. Także widzicie, tak, jak tak, to żeby, zasysa. Tak, żeby ona była zanurzona, żeby tam się nie dostało żadne powietrze, nie? No też to jest taka dosyć fajna no. wskazówka i cenna uwaga, nie? Bo wtedy nie wciągamy powietrza, tylko w sumie... No wiadomo, no ona się tu ubrudzi, nie? No wiadomo, troszkę się ubrudzi. No to możemy tak zrobić. Tam masz, Kamil, szmatkę. No, to jest grubsza. Także teraz prezentujemy Wam trzeci sposób. Nie, może komuś to wyjdzie sprawniej. No nie, wyszło całkiem dobrze, nie? Byśmy chcieli ją naładować na maksa. No to się tak w tych starych ręcznych zawodnicach robiło. Nie trzeba się brudzić, no, ani tam wpychać na siłę. Nie ma takiej potrzeby, nie? No to, wytrzymamy tutaj z boku. Tak dosyć dokładnie tamtą szmatkę mogłeś wziąć, bo ta jest od ciągnika, ale... Dobra, mamy czyste. No weź całkowicie z tego gwintu też wszystko usuń. Bo potem... Dobra, to tam przecież to nie jest ten. To nie jest, wiesz. No i widzicie, w łatwy sposób napełniliśmy tym trzecim i najlepszym sposobem. Teraz Kamil to założy do urządzenia, które znajduje się w mojej ręce. Za długo to nie bawiło, nie? No chwila, moment. Łatwiej się to napełnia niż łopatką zwykłą smarownicę. No i teraz zakręcamy. Wiadomo, tak szczucie mnie na chama, nie? Teraz właśnie na jednym z filmików, czekaj, jak możesz, poczekaj, bo niektórzy nie wiedzą, jak się ten pręt bagnet chowa. Służy on też do tego, żeby sprawdzić, jaka jest ilość smaru. Teraz Kamil Wam... Ma miarkę, nie? Nie, no. Pokazywałeś to, że on tu ma miarkę, nie? Tak, miarkę i wtedy ten bagnet odpowiednio się ma chowa. Ma napisane, nie? Że jak jest tu, to jest pełna, tu masz 3/4, 2/4, 1/4, nie? Rzeczywiście, są jakieś wskazówki. No. No i... Teraz wystarczy go tylko o. I niektórzy smarują tak, nie? No, wtedy im się odpowiednio chowa bagnet pod względem zużycia smaru, nie? No, no ale no to tam możemy zahaczyć gdzieś czy coś, nie? No, śmiesznie to wygląda. Przekręcamy to, jak mieliśmy, tak? Przekręcamy, aż znajdziemy takie miejsce i wpychamy do końca. I to nam w niczym nie przeszkadza, a sprężyna, która jest w środku, i tak naciska. Tylko że mamy teraz właśnie poręcznie i schował nam się ten bagnet, nie? No i super, wszystko mamy omówione, wszystkie trzy sposoby, czyli to, co chcieliście wiedzieć. Teraz Kamil ubierze to i do wiaderka Wam pokażę. Potem podejdziemy do jakichś dwóch, trzech kalamitek i zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj, jak mówiłem, macie... O tych zakresach mówiłeś, nie? Czy nie mówiłeś? To za chwilę. Tutaj macie tą blokadę tego spustu i tutaj macie, możesz tam to pokazać, częstotliwość, czyli jak macie na ON, smarownica smaruje cały czas. Weźcie sobie... Po naciśnięciu przycisku, nie? Smaruje, nie? Tak jest. Weźmy sobie na 3, czyli mamy jakby 3 duknięcia, 3 cykle. Kamil teraz to zaprezentuje. No, patrzysz tu? No. Żeby było to widać, nie? Wciskam. I automatycznie się wyłączy. Nie? Teraz weź ustaw przykładowo na 5. Teraz 5 i zobaczcie. A teraz jest zapowietrzona, nie? Bo była. No zmieniona. Powinniśmy ją odpowietrzyć. I właśnie teraz, Kamil, też pokaż odpowietrzenie, w jaki sposób następuje. No to co, tego wciskamy, nie? Tak, o. O, aż wyjdzie smar. Aż Wam wyjdzie powietrze. Dobra. No to każdy tam w swoim zakresie, zależy jak komu wyjdzie nabijanie smaru. Odpowietrzanie, jak widzicie, jest bardzo łatwe. I teraz Kamil zaprezentuje te 5 cykli. O, 5 cykli wybiło i wszystko fajnie przebiega. Bo też były pytania, jak z tym odpowietrzaniem i tak dalej. No widzicie, tu nie ma w ogóle żadnego problemu. Tu mamy te kalamitki w kunie, które Kamil, no,
przeklinał, bo zawsze wybijaliśmy te smarownice, żeby to nasmarować. Myśleliśmy, że jest problem w kunie, a to był problem w starych smarownicach, gdzie trzema smarownicami nie mogliśmy tego nasmarować, czyli mamy dwie ręczne, które nie dały rady, i jedna nożna zachodnia, też bardzo dobra, tylko że stara, taka mechaniczna, no i też nie dała rady. Kamil może zaprezentuje. Tutaj jest to wszystko nasmarowane, ale pokaż, jak to idzie w tych ciasno spasowanych smarowniach. Ustawię sobie na ON, nie teraz, nie? Mhm. Te cykle są najlepsze, przykładowo jak ktoś ma do... Wychodzi. Dobra, wychodzi smar, no. Wystarczy. Te cykle są dobre, jak ktoś ma na przykład do smarowania czołowy czy coś i wie, że jednakowa ilość smaru wchodzi do danych stworzni, ustawia sobie, nawet nie musi patrzeć, nie? Tylko że tak powiem... Ustawia to, no i smaruje. No dobrze, my już nie będziemy tutaj w zimę świrować, ani chodzić i smarować i patrzeć, czy każdą kalamitkę nasmaruje. Tutaj te wrzeciono, jak to się mówi, główka trzyma idealnie, smaru nie przepuszcza. Jak kalamitka nie jest uszkodzona, to smar nie przepuszcza. Wszystko ładnie, sztywno się trzyma. Coś jeszcze byś dodał? O oświetleniu i tak dalej nie będę mówił, bo to już prezentowaliśmy. Ale to się nie daje, nie? Ta lampka. Także to jest cała prezentacja tej smarownicy w działaniu, także myślę, że wytłumaczyliśmy działanie, urządzenie bardzo proste dla każdej osoby i tyle. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki, że obejrzeliście. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiamy.